Do kraju i przenosimy się do Zakopanego. Tam prezydent Andrzej Duda wziął udział w marszu Nordic Walking. Tak dla transplantacji. Proszę posłuchać wystąpienia prezydenta. Jestem zdecydowanym zwolennikiem idei transplantacji jako sposobu de facto przywracania życia człowiekowi, bo brak transplantacji, brak organu, który może zostać przeszczepiony, najczęściej oznacza w efekcie śmierć tej osoby, która jest chora. Biegniemy pod hasłem tak dla transplantacji nie u nas, tylko od nas. Dlatego, że to my tym samym ofiarujemy, dajemy tą możliwość, aby w przypadku, gdyby coś nam się zdarzyło, wiadomo jest, nieszczęście zawsze może się zdarzyć, aby można było pobrać od nas organy i dać je temu komuś, kto potrzebuje, dla kogo będą one właśnie ratunkiem życia i przywrócą go i do świata, i przywrócą go jego rodzinie, to, co jest tak bardzo oczekiwane. Chcę popularyzować tą ideę. Uważam, że jest to bardzo ważne, żeby rodziny decydowały się także i w odpowiednim momencie powiedzieć tak, tak możecie pobrać, tak. To jest wielka odpowiedzialność także i lekarzy transplantologów. To jest szczególna grupa wśród lekarzy, dlatego że to są osoby o szczególnie wysokich walorach moralnych, szczególnie wysokich walorach etycznych, bo ta sprawa wymaga niesłychanej delikatności. To nie jest tylko kwestia wiedzy medycznej, to także kwestia psychologii, to kwestia umiejętności podejścia, zrozumienia i wyczucia sytuacji. I dobrze, że tacy lekarze są, choć jest to zarazem zadanie ogromnie trudne i pewnie bardzo często jest to niesłychanie bolesna rozmowa z najbliższymi, osoby, od której te organy mają być pobrane, ale potem często są to także łzy radości tych, których bliski został uratowany. I za samo to warto i trzeba. I dlatego bardzo dziękuję wszystkim polskim transplantologom za to, że są, wykonują ten zawód, tą służbę dla obywateli, bo tak raczej chciałbym to nazwać. I dziękuję też wszystkim Państwu za to, że uczestniczycie w tym popularyzowaniu właśnie tej wielkiej idei, pokazywaniu, że warto jasno i wyraźnie pokazać tak, tak, zgadzam się. No i oczywiście warto chodzić z tymi kijkami, biegać i utrzymywać swój organizm, utrzymywać siebie w jak najlepszej kondycji. Szanowni Państwo, jeszcze raz z góry dziękuję wszystkim uczestnikom. Sam postaram się też przebiec chociaż kawałek dystansu i jestem Państwu bardzo wdzięczny za to, że mogliśmy się tutaj w Zakopanem spotkać. Jestem też bardzo wdzięczny władzom Zakopanego, panu burmistrzowi za to, że nam tutaj zamykają kawałek Zakopanego po to, żebyśmy mogli te zawody przeprowadzić. Dziękuję.